Dzień dobry, witam serdecznie. Jaki jest najważniejszy postulat i największy sukces Razem dla Opola? Oczywiście Rady Dzielnic. Rok 2017 jest rokiem historycznym, nie tylko ze względu na 800-lecie miasta Opola, ale przede wszystkim dlatego, że ten fundamentalny postulat Razem dla Opola wchodzi w życie. Miasto Opole od 2007 roku eksperymentowało z radami dzielnic. Utworzyliśmy ich najpierw 5, później 9, a dziś tworzymy 29 jednostek pomocniczych na terenie całego miasta. Można więc powiedzieć, że Rada Dzielnicy staje się prawem każdego obywatela miasta Opola. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że już te pierwsze 5, a później 9 rad dzielnic zmieniło tkankę naszego miasta, odmieniło całkowicie te dzielnice, ale i wpłynęło na postrzeganie miasta Opola przez jego mieszkańców. A co dopiero 29 dzielnic? To będzie prawdziwa rewolucja obywatelska, prawdziwa rewolucja partycypacji obywatelskiej, której wszyscy mamy szansę być częścią. Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach, które ruszają już 24 marca. Na stronie internetowej miasta Opola, w jednostkach miejskich będzie można wyrazić swoje zdanie na temat proponowanych granic rad dzielnic, na temat ich w ogóle utworzenia, ich kompetencji. Serdecznie zapraszam do tej wielkiej przygody, jaką są z jednej strony konsultacje, a z drugiej strony właśnie rady dzielnic. Weźmy w swoje ręce odpowiedzialność za nasze miasto i pamiętajmy, że prawdziwymi gospodarzami miasta są jego mieszkańcy. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.